witajcie, z tej strony Bartosz Salata, Eskapader Team. W dzisiejszym odcinku chcemy Wam zaprezentować łódź Texas 596, 100% elektryczna, spod naszej ręki, z silnikiem i propulsion. Zaczynamy! W naszej łodzi Texas 596 zamontowaliśmy silnik i propulsion model 6.0 Evo, który jest odpowiednikiem 9.9 konia mechanicznego dla silnika spalinowego. Oczywiście. Zamontowaliśmy również dwie ładowarki. Każda o mocy 35 A. Tak, dwa panele solarne. Każde o mocy 552. Jest to niezależna łódź od portów, którą możemy poza kablem naładować dzięki promieniom słonecznym. Naturalnie. Zapraszamy do środka, opowiemy Wam, co zrobiliśmy, ile kilometrów kabli położyliśmy, żeby ten piękny projekt razem z Piotrkiem i naszym całym teamem i Krystianem, pozdrawiam serdecznie również Krystiana, który bacznie też pomagał nam w tym projekcie. Zaczynamy. Zapraszamy do środka. Dane techniczne naszej łodzi krótko opowiem i zapraszam do środka. Łódź Texas 596 posiada długość 5,92 z platformami, wówczas ma niecałe 6,30 metra. Natomiast jeśli chodzi o wagę, 1100 kg, jest to 6-osobowa jednostka, która jest certyfikowana jako jednostka pływająca w klasie C. Oczywiście łódź w szerokości ma 2,49, gdzie możemy ją spokojnie w ruchu drogowym transportować z Polski po Chorwację oraz na Solinę, tam gdzie ląduje ta łódka. Oczywiście wysokość też dodam, że ma 1,90 m, natomiast już z platformą z solarami ma wysokość znacznie wyższą, 3 metry. Teraz kwestia, jeśli chodzi o przyczepę 1800, która jest na łożach wzdłużnych, kilowych oraz głównych, ma DMC 1800 kg oraz posiada ładowność 1400 kg. Więcej o specyfikacji technicznej zostawimy w opisie tego filmu, a teraz zapraszam na pokład. Piotrek, lecimy dalej. Witajcie na pokładzie Texas 596. Razem z Piotrkiem pokażemy Wam całe wnętrze, całe serce, cały fundament tej pięknej jednostki. Dziękujemy oczywiście naszym klientom, którzy złożyli zamówienie oraz zaufali naszej firmie. Pozdrawiamy serdecznie dalej Krystiana, który nie mógł uczestniczyć w naszych nagrywkach, a bacznie również nam bardzo pomógł i instalował całą jednostkę razem z Piotrem. Bardzo gratuluję Wam, bo piękny projekt spod naszej ręki wychodzi. Opowiem krótko o kolorystyce. Jest to kolorystyka diamante pikowana, jest to wzór ivory. Idealnie fitują z jasno-brązowym kolorem naszych pianek. Wykonaliśmy dla naszych klientów logo VIP Yacht Exclusive i z tej perspektywy też mogę Wam wszystkim powiedzieć, że będziecie mogli tą łódź wynająć na Solinie. Jest to łódź bez patentu, specjalnie przygotowana pod niezależną od portu jednostkę, która dzięki jakim panelom? Panelom Sun Power o mocy 552 kW. Tak jest, dokładnie. Marka Suntech, która wykonała dla nas dwa panele i poprzez falownik, kontroler marki jakiej? Victron Energy. Oczywiście, którą mamy za profesjonalną markę, która zawsze dba o najlepszą jakość produktów do elektryki jachtowej. I co? Kilka detali i zapraszam do kabiny, pokażemy Wam manetkę, pokażemy Wam, jak została wykonana instalacja, która znajduje się pod kanapą. Tak jest. Na konsoli mamy zamontowane
echosondę Raimarin, mamy radio Clarion Marine oraz windę kotwiczną o mocy 500 W i kotwicą 5-kilogramową. Tutaj mamy wyświetlacz od silnika elektrycznego e-Propulsion oraz personalizowany panel do wszystkich urządzeń na pokładzie. Od pompy wody na wodę zimną, mamy też pompę wody do bojlera, gdzie mamy też wodę ciepłą, lampki nawigacyjne, pompę zenzy oraz klakson. Na łodzi mamy zamontowaną manetkę boczną, do której mamy zrywkę bezpieczeństwa magnetyczną, bez której nie możemy pływać. Na łodzi mamy zamontowane, między innymi, już w standardzie, moi drodzy, piękną lodówkę z zamrażalnikiem, która ma pojemność 39 litrów i 5,3 litra, jeśli chodzi o zamrażalnik. Dodatkowo możecie w standardzie otrzymać kuchenkę, która będzie uchylna pod spodem. Jest już forma przygotowana tu wówczas, żebyśmy mieli odpowiedni model inox kuchenki. Natomiast tu dla klientów bezpłatnie wykonaliśmy 4 uchwyty na kubki nierdzewne. Przechodząc dalej, mamy 60 litrów wody bieżącej. Tu jest obsługiwana woda, która jest niepodgrzewana. Na tej łodzi jeszcze mamy pewien smaczek, mamy bojler 1200 W, który ma niezależny zbiornik i ma pojemność 70 litrów. Słuchajcie, możecie podczas wynajmu mieć ciepłą wodę na pokładzie, ale w porcie. Niestety nie będziemy jej używać na łodzi poza portem. Celowo zostało to zaplanowane poprzez ładowanie portowe. Więc idąc dalej, w tej jednostce mamy piękne przesuwne drzwi w kolorze czarnym, mogą być białe, mogą być w kolorze białym, ale tutaj idealnie fituje kolor czarny konsoli, kolor czarny do schodków, które są jednocześnie kabiną i pięknie możemy sobie też dobrać w tej łodzi, a tu została idealnie dobrana szyba, która jest zwyczajnie przydymiona, czarna. Pięknie to wygląda, prawda? Dajcie lajka, jeśli faktycznie mam rację, bo mi się naprawdę podoba ten projekt. A w tym momencie rozłożymy sobie na dziób pokłady słoneczne, czyli materace i zobaczycie, ile mamy pokłady na dziobie. Zapraszam na dziób. Okno uchylne. I witam na pokładzie dziobowym. Mam 1,80 m. I zobaczcie, jak bardzo fajnie jest tu rozwiązany pokład, gdzie możecie się spokojnie położyć w poprzek łodzi. No i tym bardziej możemy się położyć po długości, prawda? Jest tu dość sporo miejsca, gdzie możemy spokojnie 3 osoby sobie tu podróżować na pięknym akwenie Soliny. To tyle z części dziobowej, ale jeszcze mi się przypomniało, że mamy tutaj okno, które Wam pokażę od spodu, bo jest zamknięte. Trudno. Witam Was serdecznie na rufie naszej jednostki elektrycznej. Pamiętajcie, 100% elektryk. Ale do brzegu. Bakista rufowa, w niej znajduje się 60 litrów bieżącej wody. Na przebitkach będziecie oglądać, jak jest wykonane i jakie jest wnętrze. Tak samo po lewej burcie mamy zainstalowany bojler ciepłej wody 1200 W, gdzie mamy podłączoną ją z pompą, która działa po wciśnięciu naszego mieszalnika i spustu słuchawki. Zobaczcie, jak mamy spokojnie, możemy się wykąpać na naszej jednostki ciepłą wodą. Oczywiście pamiętajcie, że to używamy w porcie. W tej bakiście znajduje się miękki zbiornik, 60-litrowy, na wodę zimną. Ładowarki lądowe, ładowanie naszych
baterii oraz silnika. Silnik jest ładowany dwoma bardzo szybkimi ładowarkami, niezależnie od paneli solarnych. Jeżeli byśmy mieli bardzo pochmurny dzień, to zawsze mamy awaryjnie na noc ładowanie naszej jednostki e-Propulsion 6.0 EVO. Znakomita jednostka, która też ma bardzo dużą baterię, która ma 8345 Wh. Wyobrażacie sobie? Ona waży aż 85 kg. Jak to wkładaliśmy z chłopakami, to naprawdę musieliśmy we trzy osoby spokojnie to sobie wrzucić. A właśnie chciałbym z tego miejsca zaprosić Was do serca tej łodzi, która napędza właśnie cała elektryka, gdzie mamy pod kanapą na lewej burcie. Troszeczkę sobie rzucimy, żeby było nam wygodniej. I tu jest właśnie całe serce tej jednostki. Zobaczcie. Dwie szybkie ładowarki e-Propulsion, potężna bateria E163 e-Propulsion, która ma włącznik tutaj on-off. Fajny uchwyt zrobiliście, naprawdę rewelacja, bardzo mi się to podoba. Uchwyt nierdzewny od koła ratunkowego służy nam do tego, żeby wrzucić dwa kable i spiąć je, żeby klient po prostu miał swoje miejsce na wynajmie, żeby wiedział, gdzie co jest. To jest must have, lubimy dbać o jakość. High quality, low price. Pamiętajcie. I tu mamy odpalone właśnie instalacje. Mówi Piotr Nowakowski, prosto z salonu Toyota. Jestem na wyprzedaży, a tutaj Toyota. Przyciszamy radyjko Clariona i wracając jeszcze do instalacji. Instalacja bytowa, która jest oczywiście też ładowana poprzez jeden z solarów. Mamy gniazdo 230, nagrzewnica, boiler, ładowarka. To jest skrzynka rewizyjna, jeśli chodzi o naszą bytową instalację. Ładowarki e-Propulsion to jest zestaw Ratio Electric, który jest dokupywany z kablem 15-metrowym. Oczywiście macie to już w zestawie. Patrzcie, mamy włącznik szybko, żeby zobaczyć poziom baterii. Jest to dodatkowa oczywiście opcja, bo też mamy wrzucone bezpośrednio też pod bytówki, prawda? Tu mamy busbary, które łączą plus, minus Victrona Energy. Oczywiście wszystko jest zabezpieczone bezpiecznikami. Musi tak to wyglądać. Tutaj jest jeszcze ładowarka od Vetusa, która z lądu podładuje nam akumulator bytowy AGM 100 Ah. Naprawdę podoba mi się ten fundament. Zobaczcie, tu nie ma bałaganu. Tutaj jest po prostu high quality. Bardzo pozdrawiam swój cały zespół, który rewelacyjnie po prostu podszedł do tego projektu. Pierwszy projekt takiej 100% elektrycznej łódki. Jestem dumny, że prowadzę tak fajny biznes i pozdrawiam serdecznie Was wszystkich i zapraszam oczywiście do zakupów. Każdą łódkę z naszych produktów będziecie mogli kupić z silnikami Torquido i Propulsion lub myślę Elko, jeśli tylko będziecie oczywiście chcieli. Jest to też amerykańska marka, którą będziemy wprowadzać do naszej oferty. Także wracając do instalacji, kabel on off i wyłączamy, zostawiamy ją na noc w porcie. Zamykam, dziękuję. Witam Was serdecznie w kabinie naszej łodzi Texas 596. Z tej strony nie widzicie, ale mamy tutaj nagrzewnicę, mamy tutaj telewizor, dwa głośniki, ładowanie pod USB-C, USB-A oraz ładowarkę zwykłą, gdzie możecie sobie podładować laptopa w naszej łodzi. Zobaczcie, 1,78 m czy 1,80 m. Czy to ważne? 1,80 m. Niech będzie. Zobaczcie, ile mam tu przestrzeni. Naprawdę, ja jeszcze śmiało mogę sobie tutaj, o, i teraz jest idealnie, że mam głowę w dziobie i spokojnie mogę się przemieszczać od lewej do prawej. No 5,92 łódka naprawdę oferuje znakomitą kabinę. Zobaczcie, jeszcze mamy pod spodem tutaj opcję, gdzie ja mogę spokojnie sobie wyjść z tej kabiny. Rewelacja, to nie jest wyjście jak z namiotu, to normalnie, elegancko mogę sobie wyjść. Szybciutko, bez jakiegokolwiek dodatkowego uchwytu. Obejrzyjcie sobie, chodźcie.
W Bakiście mamy zamontowane dwie szybkie ładowarki, każda o mocy 1200 W i maksymalnym prądzie ładowania 25 A. Skrzynkę bezpieczników odpowiedzialną za te dwie ładowarki oraz skrzynkę bezpieczników do instalacji bytowej. Instalacja bytowa składa się z ładowarki, gniazda 230 znajdującego się w kabinie, nagrzewnicy oraz bojlera 230 V. Na łodzi mamy zamontowane solary i dzięki kontrolerowi MPT 150x35 energia ze słońca przekazywana jest do akumulatora. Mamy również zamontowane dwa wyłączniki główne prądu, jeden odpowiedzialny za instalację podstawową 12 V, drugi odpowiedzialny za instalację silnika e-propulsion. Ponadto na łodzi zamontowaliśmy wskaźnik napięcia, aby użytkownik mógł wiedzieć, ile pozostało mu jeszcze energii w baterii podstawowej oraz wskaźnik poziomu napełnienia wody do bojlera. Jak wspomnieliśmy, mamy tutaj dwie odrębne instalacje, do których załączyliśmy dwa przewody. Jeden do instalacji, do ładowania instalacji e-propulsion, drugi do ładowania instalacji bytowej. Pod pokładem zamontowaliśmy zbiornik 70-litrowy do instalacji podgrzewanej bojlerem oraz akumulator instalacji bytowej. Na łodzi zamontowaliśmy dwa odrębne wlewy do wody po prawej i po lewej stronie burty, które odpowiedzialne są za napełnianie zbiorników do wody.